Po piłkarsku drugi odcinek. Podsumujemy dzisiaj 24. kolejkę Lotto Ekstraklasy. Wielkie emocje, dużo pięknych bramek, ciekawe wyniki. Zaczynamy. A ze mną oczywiście stały ekspert, kumpel, który tutaj zawsze chętnie wpadnie i porozmawia o Ekstraklasie, Marcin Łychowit. Dzień dobry. Współpracownik Kuriera Porannego, Gazety Współczesnej. Troszeczkę po godzinie 18 mamy wgląd na mecz poniedziałkowy Ekstraklasy. Zagłębie Lubin gra z Lechią Gdańsk. 16 minuta, jak na razie 0-0. A my rozpoczniemy od pierwszego meczu 24. kolejki. Piast Gliwice grał u siebie ze Śląskiem Wrocław. Śląskiem Wrocław, który pokonał w poprzedniej kolejce Zagłębie Lubin. Musielibyśmy wrócić do tego, jakie wyniki obstawialiśmy w tej 24. kolejce i sprawdzić, czy to się faktycznie powiodło, ale chyba drużyna Waldemara Fornalika była stawiana przez nas w roli faworyta i wygrała 2-0. Piękna bramka Walencji, który swoją drogą, no jestem ciekaw, czy długo jeszcze pobędzie w Ekstraklasie, czy to nie będzie jego ostatni pół sezonu. Jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie tej 24. kolejki, czyli starcie Piasta ze Śląskiem, no to tak jak powiedziałeś, że Walencja to jest chyba w obecnej chwili najlepszy piłkarz Piasta. Towar eksportowy. Tak, dokładnie. I też zwróciłbym uwagę na jego wzorową współpracę z Piotrem Parzyszkiem, który też strzelił bramkę w tym spotkaniu. W ogóle dla Walencji to jest trzecia bramka w trzecim kolejnym meczu, więc chłopak się rozkręca. Jest ciągle na fali wznoszącej. I w ogóle w moim przekonaniu duety w tej kolejce Lotto Ekstraklasy są motywem przewodnim. Później będę do tego wracał przy okazji spotkań chociażby Pogoni Szczecin, czy też innych drużyn w Lotto Ekstraklasie. Na pewno to było bardzo ważne zwycięstwo dla Piasta i bardzo ważna, jeżeli tak można powiedzieć, porażka dla Śląska, który właściwie samemu sobie zawdzięcza to, że nie wywiózł z Gliwic 3 punktów, bo Piast grał dobrze, ale nie na tyle, żeby nie móc wyszarpać tam nawet jednego punkcika. Straszna gra defensywna zawodników z Wrocławia. No to, co robili Wojciech Golla i Igor Starasow, stawało pomstę do nieba. No to prawda. Jakub Słowik tam starał się nieco nadrabiać dobrymi interwencjami rąkarskimi, no ale też ile można tamować ataki po bardzo mocno szturmujących piłkarzy Piasta Gliwice, więc na pewno Śląsk ma do poprawy grę w obronie, a Piast, jak to Piast, zaskakuje w ostatnich latach sinusoida, ale wydaje mi się, że teraz może na dłużej zagościć w czołówce tabeli. Po 24 kolejkach 40 punktów. W zasadzie można powiedzieć, że ex aequo punktowo z Jagiellonią Białystok, która no stety, niestety z tym Górnikiem Zabrze zremisowała, ale do meczu Jagiellonii za chwilę przejdziemy, bo przed ten piątkowy mecz o godzinie 20.30 Legia Warszawa w końcu wygrywa, tym razem z Miedzią Legnica, która, no bądźmy szczerzy, nie stawiła wielkiego oporu drużynie z Warszawy. Ja czekałem, jeżeli chodzi o ten mecz, na debiut Sosłana Dżabajewa. A tak, tak. No ale Łukasz Sapela w poprzednim odcinku. Dokładnie. Łukasz Sapela wyszedł w bramce Legniczan i zagrał bardzo dobre zawody. Naprawdę dwoił się i troił w bramce Miedzi. Tak, mogło być wyżej. Tak, dokładnie. No na pewno zapamiętamy z tego spotkania tragiczną, znowu, tak jak w wypadku Śląska-Wrocław, widocznie te dolnośląskie ekipy coś w sobie mają, że nie potrafią w defensywie grać. Tam pamiętam czerwona kartka Marqueza chyba. A nie, przepraszam, to pomyliłem spotkania, bo teraz tylu Hiszpanów biega na boiskach Lotto Ekstraklasy, że naprawdę trudno się doliczyć. I jest zaciąg. Tak, tak. A wracając już do Miedzi i Legii. Legia zagrała dobre spotkanie na tle słabej Miedzi. Tak bym to skonkludował. O ile można zagrać dobrze na tle kogoś słabego, to może też po prostu ten potencjał Legii Warszawa, która gra dzisiaj tak jak gra, po prostu wystarczył. No, czy Legia Warszawa zagrała jakoś zaskakująco? Dobrze nie powiedziałbym. Smuci tylko kontuzja Sebastiana Szymańskiego. Dzisiaj wiemy już, że nie doszło do żadnego zerwania więzadeł krzyżowych. A wyglądało to strasznie. Tak, wyglądało strasznie. Zdaje się, że skończyło się tylko na domniemanym skręconym kolanie. Tak, ale jeszcze co do plusów tego spotkania, no to niewątpliwy plus to Juri Medeirosz. Naprawdę bardzo fajnie się ogląda tego zawodnika. To może być bardzo duże wzmocnienie Legii, no ale problem stojący na drodze temu, żeby Medeirosz na stałe został przy Łazienkowskiej, no to jest klauzula wykupu, która wynosi aż 6,5 miliona euro.
No i oczywiście ona podlega renegocjacji, ale zastanawiam się, jeżeli Madeiros rozegra naprawdę dobrą rundę, na to się zanosi, czy Genoa będzie skłonna do znacznego obniżenia ceny. Bo myślisz, że jest piłkarz potrzebny Legii Warszawa? Na pewno bardziej niż resztę Portugalczyków, którzy obecnie są w składzie. Patrząc na formę z tej kolejki i na to, jak wprowadził się do składu, jak szybko zaczął odgrywać ważną rolę, na pewno nie deprecjonuje też pozycji innych Portugalczyków biegających z Elką na białej koszulce, bo chociażby Cafu jest bardzo ważnym zawodnikiem dla ekipy Ricardo Sapinto. Natomiast Yuri Madeiros to może być ktoś taki jak kiedyś w Adisse Gigiofoa. No, to dosyć odważne porównanie. Zobaczymy, czy faktycznie on się tak przyczyni jak Vadis do zdobycia być może ewentualnego mistrzostwa. Za chwilę zobaczymy, jaki wynik będzie miała Lechia Gdańsk, cały czas 0-0. Pragmatyczna Lechia. Tak. Zagłębie Sosnowiec. 4-1 z Koroną Kielce. Mówiłeś o Gino Lettieri, który wykorzystuje warsztat i to, co, że tak powiem, zostało mu dane w Kielcach. To była sobota 15:30, kiedy ten mecz się rozpoczął. Byłem już na stadionie w Białymstoku, wówczas komentowałem mecz Jagiellonii z Górnikiem, zresztą siedzieliśmy razem, więc tak. Skrót tego meczu będzie można znaleźć gdzieś pod koniec filmiku dzisiejszego. No i zerkam w to, co dzieje się właśnie w Sosnowcu. 3-1 wówczas było. No i własnym oczom nie wierzyłem. No, miałem podobnie, szczerze powiem, że miałem podobnie. Tym bardziej, że Korona też jakoś znowu tragicznie nie grała w tamtym spotkaniu. Zagłębie wreszcie tam wszystko się zazębiło. Zaczęło konstruować bardzo ciekawe, przemyślane ataki. Przypomina mi się, jeszcze wracając do tych moich słów o tym, że Korona nie grała źle, właściwie jedna sytuacja, w której naprawdę źle zachowali się defensorzy, to był chyba trzeci gol strzelony przez Greka. Nie pomnę teraz nazwiska dla Zagłębia Sosnowiec. Nie musimy pamiętać nazwiska Greków grających w Zagłębiu Sosnowiec, naprawdę. Wydaje mi się, że to był Mygas, ale nie chcę się pomylić. No i Zagłębie pokazuje, że jeszcze nie odpuściło walki o utrzymanie. Lub, jak to mawia Franciszek Smuda, walki o spadek. Tak, ty mówiłeś, to było jeszcze przed startem tej rundy wiosennej, o tym, że Zagłębie Sosnowiec jest drużyną, która raczej utrzyma się w lidze ze względu na te transfery, które zrobiła, czy też wypożyczenia. Ja się zgadzam z tą tezą, tylko kto miałby tej spaść? Mieć Legnica przegrywa z Legią Warszawa, Wisła Płock wygrywa 3-2 rzutem na taśmę po rzucie karnym z Krakowią, ale do tego meczu też dojdziemy. Zanim Wisła Płock Krakowia, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze. Mecz według mnie przewrotny. Mecz taki właśnie sinusoidalny. Jagiellonia mogła pewnie ten mecz wygrać, to spotkanie wygrać i w zasadzie zremisowała, no mówię to wprost, wygrane spotkanie. No. To, co działo się w końcówce, też niepotrzebnie, bardzo szybka stracona bramka na 1-1. Zresztą Szymon Żurkowski, zdaje się, po meczu sam potwierdził, że kluczowym elementem, kluczowym wydarzeniem tego spotkania było to, że strzeliliśmy bramkę na 1-1 bardzo szybko i to nas nie zblokowało. Górnik Zabrze wyjeżdża chyba szczęśliwy z Białegostoku, a w drużynie żółto-czerwonych no, konsternacja, niezadowolenie, zły Arvid Asnovikovac, który tam rzuca różnymi epitetami, jaki to był mecz. Tylko jeden punkt w meczu z Górnikiem Zabrze. Czołówka odskakuje i Jagiellonia chyba może się pożegnać z walką o mistrzostwo. Znaczy może nie z walką, ale z samym mistrzostwem pewnie walczyć będą do samego końca. Zobaczymy, co nas jeszcze tutaj czeka w następnych kolejkach. Zgadzam się z tym, że Jagiellonia już prawdopodobnie w realny sposób nie włączy się do walki o mistrzostwo Polski. Co do samego meczu, no to chyba największą kontrowersję wzbudził ten Goran Hulo z 89 minuty. A no moim właśnie. Zdaniem tam nie było spalonego. Wychodzę z tego samego założenia. Tam wielu kibiców, czy to na Twitterze, czy nie na Twitterze, spiera się. No tutaj mamy spalony, tutaj nie ma spalonego. Zasłonięta noga Zorana Arsenicza przez właśnie Goran Hulo. Kamera pod kątem i chyba gdyby ona była no, na wprost, to centymetrowy, nie centymetrowy, pewnie centymetrowy jakiś spalony
centymetrowego spalnego, by nie było tak jak teraz się domniewa, że jednak ten Igor Anhulo strzelał z tej pozycji najbardziej wysuniętego napastnika. Moim zdaniem problem Jagiellonii, jak i problem całej Lotte Ekstraklasy polega na tym, że Białostoczanom brakuje regularności. Była już seria, o ile to można tak powiedzieć, dwóch spotkań z rzędu bez straty gola, z kompletem punktów, czyli wyjazd do Legnicy i później Wisła Płock u siebie. No a potem znowu coś się zacięło, znowu brak skuteczności w ostatnich fragmentach gry też zadecydował, bo tam Przemysław Wiśniewski wybijał piłkę praktycznie już z linii bramkowej w 94 minucie, obrońca Górnika Zabrze. Tak teraz może troszeczkę jestem rozkojarzony, ale lewym okiem zerkam tutaj na ekran i patrzę, że Filip Starzyński ustawia piłkę na 11 metrze. Tak, mamy 28 minutę i za chwilę okaże się, czy Zagłębie wyjdzie na prowadzenie, czy nie wyjdzie, a ty możesz kontynuować swój wynik, patrząc. Postaram się. Patrząc na to, co się dzieje. Więc właśnie brak regularności jest moim zdaniem największym problemem w Jagiellonii, ale nie krytykowałbym tak bardzo trenera Mamrota, jak to teraz się przyjęło. Kibice już praktycznie domagający się zwolnienia. No i Filip Starzyński, który pokonuje piękny karny, piękny, z wielkim spokojem. Jeszcze tylko słowo, a propos karnego. No właśnie. Jednym z pozytywów tego spotkania, patrząc z perspektywy Jagiellonii Białystok, jest to, że wreszcie znaleziono, znaczy ten etatowy wykonawca rzutów karnych był, ale do niego powrócono, bo to w jaki sposób, jak pewnie Guillermo wykorzystał rzut karny, to naprawdę szapoba. To prawda. No właśnie, i teraz mamy wynik frapujący trochę kibiców, pewnie z Gdańska i z Białegostoku. Zagłębie Lubin prowadzi. No i 9 punktów zostaje różnicy między Jagiellonią Białystok a Lechią. Gdyby taki ten mecz zakończył się tym wynikiem, to coś zmienia w perspektywie walki o mistrzostwo? Szczerze powiedziawszy, to wątpię, bo Jagiellonia jest teraz targana własnymi kłopotami i bardziej musi się zmierzyć sama ze sobą, aniżeli z innymi drużynami, bo zauważmy, że w każdym momencie, kiedy Białostoczanie mają karty wszystkie w swojej ręce i mogą dogonić tą czołówkę, to oni wypuszczają szanse z rąk. A nie czołówka popisuje się jakimś wybitnym występem. Czołówka, mówiąc, mam na myśli Legię i Lechię Gdańsk. Więc jakby konkludując wątek samego spotkania i Jagiellonii, Białystok, wydaje mi się, że Jagiellonia na poważnie już nie włączy się do walki o Mistrzostwo Polski. Teraz celem Białostoczan będą puchary europejskie. Dla samego Górnika brawo za grę do końca. Spalonego nie było. Spalonego nie było. Wisła Płock pokonuje 3-2 Krakowie i bardzo ciekawy mecz nas czeka teraz w tej kolejce, mimo że raczej dla koneserów Krakowia zagrał u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, który pokonuje 4-1 Koronę w poprzedniej kolejce. Już chwaliliśmy tę drużynę Michała Probierza, że tutaj drzewko wyrosło. No i pechowa porażka, chyba w najgorszym momencie, kiedy ta Krakowia była bardzo rozpędzona. Ale jakby znamienne jest to, że Krakowie przegrywając 2-0 dogoniła. Dogoniła Wisłę. I to dogoniła w całkiem fajnym stylu. Tam Ayram Cabrera naprawdę dobrze wygląda z przodu. Fajnie wygląda Filip Piszczek, który strzelił bramkę na 2-2. Całkiem nieźle prezentuje się linia defensywy. Bardzo dobrze broni Peskowicz w bramce Krakowi. Pełna zgoda. Także to wygląda naprawdę nieźle. A jeżeli chodzi o Wisłę Płock, no to szalony mecz. Naprawdę. Jeden z ostatni w Płocku, jaki mieli okazję podziwiać kibice o takiej jakby poziomie emocjonalności, to był chyba za czasów Piotra Wlazu, kiedy strzelał tą fantastyczną bramkę z połowy boiska. Tak. Myślę, że to pewnie ta bramka była na tak zwanej kasecie piłkarskiej, gdzie trenerzy, wiesz, patrzą na piłkarzy, na ich najlepsze wykonania, najlepsze zagrania na YouTube. Tak. I potem kupują takich piłkarzy. No, że Piotr Wlazu może sobie tamtą okazję, tamtą sytuację na pewno na taką kasetę wgrać. W każdym razie jeszcze co warte powiedzenia, no to wiadomo, Wisła Płock gra w dziewiątkę.
To tak. Też jest bardzo dziwne, że bardzo dziwne, no i należy chwalić Postrzan za to, że udało im się nie tylko dowieść ten remis, ale w ogóle wygrać w tym spotkaniu. No i piękną bramkę, naprawdę piękną strzelił Ariel Borysiuk. No tak. Naprawdę fantastyczny gol, stadiony świata, jak to się mówi. Piękne bramki były też w Krakowie, gdzie Wisła Kraków grała z Pogonią Szczecin. Mhm. Pogonią Szczecin, która imponuje, Kostaruniajcz naprawdę zrobił z niej, no na razie, żebym tylko nie musiał tych słów za przeproszeniem odszczekać za tydzień. Tak to zazwyczaj jest, bo tak no właśnie, jak kogoś pochwalisz, to po tygodniu maszyna do strzelania bramek, 3-2, właściwie maszyna do zdobywania kolejnych punktów. 3-2, Pogoń Szczecin pokonuje Wisłę Kraków, która w ostatnich 10 minutach strzela dwie bramki i tam pachniało remisem nawet w pewnym momencie. Mm-hmm. Jakby omawianie tego spotkania, to chciałbym zacząć od duetów, o których wspomniałem na początku, ale w tym wypadku to nie jest duet, tylko tercet. Środka pola, tercet. To, jak dobrze wyglądają osobno i razem jeszcze lepiej Kamil Drygas, Tomasz Podstawski i Zwonimir Kożujl, to chyba żadna inna drużyna w Lotto Ekstraklasie w tym momencie nie ma takiego środka pola. Bardzo żałuję, że nie wpadły te dwa strzały, które Kożujl posyłał na bramkę Mateusza Lisa. Tam obijał aluminium, raz poprzeczka, raz słupek. No a to nie znaczy, że tak jak powiedziałeś, że nie było ładnych bramek. Jak zobaczyłem trafienie Radosława Majewskiego pierwsze na 1-0, to myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy. A potem Wulet Basza na sam koniec dwa razy strzelił w taki piękny sposób, że uciszył kibiców przyjezdnych, no ale nie do końca, bo jednak Pogoń wygrała. Pogoń być może jest tym zespołem, który o tej równości, o której wcześniej mówiłem, który tą równość będzie w stanie zachować. Mhm. Krakowie już zdawała się takim zespołem, no ale teraz ta niefortunna porażka z Wisłą Płock. No cóż, wracając do meczu Wisła Kraków Pogoń Szczecin, zasłużone zwycięstwo Pogoni, całkiem dobre widowisko w Krakowie, kibice mogą się czuć usatysfakcjonowani, zwłaszcza kibice postronni, bo raczej nie kibice Wisły Kraków. Martwi tylko ten protest kibiców Wisły, którzy... No tak. Nie chcę tam wnikać w szczegóły. Chodziło o flagę Wisła Sharks, tak? No tak. I jest zakaz tej flagi wnoszenia. Tak, tak. Nie chcę tam wnikać w szczegóły, ale bo nie jestem blisko tego klubu, ale wydaje mi się, że w takim trudnym okresie trzeba wspierać klub, a nie próbować jeszcze doprowadzać do jakichś podziałów. No i niedzielny hit, chociaż wstydzę się, że określam ten mecz w ten sposób. Lech Poznań pokonał Arkę Gdynia 1-0. No i może nie pytanie typu, czy Lech wrócił na dobrą drogę, bo to jest trochę pytanie zwyczajnie bez sensu, bo za wcześnie, żeby to oceniać. Natomiast czy Zbigniew Smułka powoli będzie żegnał się z Arką Gdynia? Znając niecierpliwość włodarzy klubów piłkarskich w Polsce, jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Ja widziałem taką tabelę, w której jeśli wzięlibyśmy spotkania od 17 kolejki do dzisiejszej, 24, kończącej się już, Arka Gdynia zajmowałaby ostatnie miejsce. No tak, ale to jest tylko 7 spotkań. Wydaje mi się, że Zbigniew Smułka jest dla zespołu z Gdyni tym samym, tą samą osobą, kim jest Gino Lettieri w Kielcach. Z takim potencjałem ludzkim wykręca naprawdę dobre wyniki. Styl gry może nie jest porywający, ale czy Zaleszka Ojrzyńskiego był, no to też nie, umówmy się. No Leszek Ojrzyński zawsze te Arkę Gdynia wyciągał, bądźmy, a on teraz jest wolny, więc chyba Krzysztof Stanowski śmiał się na Twitterze, żeby teraz zwalniać Smułkę, zatrudnić znowu Ojrzyńskiego. W każdym razie wydaje mi się, że jest to prawdopodobny scenariusz, ale moim zdaniem nie byłoby to dobre zarówno dla Arki, jak i dla klubu, bo zespół z Gdyni nie jest, dla klubu mam na myśli szatnię, drużynę, zespół z Gdyni nie jest jeszcze na tak tragicznym miejscu, żeby potrzebował podłączenia do respiratora w postaci nowego szkoleniowca i wtedy zadziałać, by miał efekt nowy miotu. Natomiast jeśli weźmiemy liczbę punktów w tabeli,
Okej, okay, miejsce nie jest jakieś najgorsze, bo to 11, ale trochę łudzące. 25 punktów Arki Gdynia. No i Wisła Płock zajmująca 15 miejsce ma tych punktów 23. Więc to jest różnica jednego meczu. Tutaj naprawdę Arka Gdynia może walczyć o spadek. Oczywiście, ale te różnice punktowe w dole tabeli są naprawdę niewielkie. Tak, i tak. Równie dobrze włodarze innych klubów mogliby teraz zwalniać już swoich trenerów. I gdyby tak jeszcze dzielono punkty? A gdyby dzielono punkty, to już w ogóle bylibyśmy świadkami śmiertelnej walki na noże do samego końca. Poza dalną połówką górnej ósemki, która by już nie walczyła o nic, bo byłaby pewna utrzymania. A co do samego spotkania, powiedziałeś o tym, że nie możemy chyba jeszcze mówić o serii Lecha Poznań. I ja się w zupełności z tobą zgadzam, podpisuję się obiema rękoma. Bardzo się cieszę. Chociaż lewą nie potrafię. Ale co chcę powiedzieć, Robert Gumny w wywiadzie dla Canal Plus Sport po tym meczu powiedział, że to jest właśnie, zaczęła się właśnie seria. Dwa spotkania to nie jest jeszcze seria. Okej, okay, wygrali dwa razy, 2-0, 1-0, jak to podkreślał pan Robert, nie stracili jeszcze bramki, ale to naprawdę nie jest nic takiego, żeby teraz oczekiwania w Poznaniu urosły i Lech włączył się na serię do walki o mistrzostwo. No, trochę tak jak i oczekiwania kibiców w Białymstoku o to, żeby Jagiellonia biła się o mistrzostwo. Ja myślę, że powinniśmy trochę stanować, bo słyszy się różne komentarze kibiców, którzy chcą już trenera Ireneusza Ambrota zwalniać, którzy chcą już go widzieć na dworcu na ulicy Kolejowej w Białymstoku, a to tak nie działa. Jagiellonia została bardzo przebudowana. Tak. Odeszło czterech kluczowych piłkarzy. Zwróćmy uwagę, że czterech napastników. Właśnie zimą odszedł Bezjak, odszedł Sheridan, odszedł Świderski przede wszystkim, a na ich miejsce przyszedł tylko Scepowicz. Jest też młody Klimala, który dopiero wchodzi do skóry. Dokładnie, dokładnie. Mamy Jesusa Imaza, który nie grał w grudniu w ogóle w piłkę, nie był na... A przepraszam, jeszcze Scepowicz pół roku ostatnio też nie grał w piłkę, siedział na trybunach na Węgrzech. Dokładnie. Kadlec kolejny. Z kontuzją przyszedł do klubu. I z nadwagą. Akurat nadwaga nie jest taka zła, ci powiem, bo można sobie popatrzeć na Peterego Forsella, jemu to nie przeszkadza. No tak, tak. Ale to jest Petery Forsell, to chyba inna półka ma technikę wypracowaną i ta technika robi za tę nadwagę. Także to jest to samo, co w Poznaniu. Kibice tam powinni chyba spokojnie patrzeć na pewne sprawy. Tak, trzeba zweryfikować oczekiwania. Dać czas drużynie na wypracowanie pewnych schematów, o których mówił tak, Adam Nawałka na tabelę. Dokładnie. Zresztą to jest też podobne, jeżeli chodzi o kadrę i o transfery. Lech nie został tak mocno przebudowany, ale tej przebudowy potrzebował. Jagiellonia natomiast nie tyle została przebudowana, bo okej, odeszło kilku graczy, którzy w Białymstoku się nie sprawdzili, jak chociażby Piotr Wlazło, z którym już w grudniu czy tam wcześniej rozwiązano kontrakt, Lukas Clemens, Kilian Sheridan, który ostatnimi czasy nie strzelał, ale też niektóre te transfery, czyli Przemysław Frankowski, jego odejście z klubu, uzupełnienie luki po nim, uzupełnienie luki po Karolu Świderskim, to już były transfery wymuszone, ponieważ ci piłkarze chcieli po prostu odejść, a w Lechu przyszedł tylko Juliusz Letniowski i Timur Jamaleddinow wypożyczony z CSKA. Który gra ogon. Tak. Swoją drogą, słusznie, no bo Christian Gytkier zagrał bardzo dobre spotkanie. Tak, to i daje powody do tego, żeby... Natomiast mamy bramkę na 1-1, tak. Przepraszam, że przerywam. 41 minuta. Kubicki strzela, czyli były zawodnik Zagłębia Lubin. Nie cieszę się z bramki, nie cieszę co jest się bardzo z ładne z jego strony. I jeszcze kończąc, nadużywam tego zwrotu, muszę przestać, że kończąc wątek. Tak, no, ale nie kończymy jeszcze. Ale nie kończymy wątku, ale podsumowując jakby spotkanie Lecha z Arką Gdynia. Tutaj jest trzeci duet, o którym wspomniałem na początku, czyli świetna współpraca na skrzydle, zwłaszcza przy bramce, ale w ogóle przez całe spotkanie dwóch młodych Polaków, Kamila Jóźwiaka, Roberta Gumnego, żeby nie było, że ja tylko pana Gumnego skrytykowałem za tą wypowiedź pomyczową, to też zasłużył na to, żeby go pochwalić, bo naprawdę fajnie się ogląda współpracę tych dwóch młodych zawodników z boku Lecha Poznań. No i ostatni mecz, który trwa 1-1, zdaje się, że takim wynikiem pewnie ta połowa się zakończy pierwsza. Starzyński i Kubicki. Zobaczymy jeszcze przez te kilka minut, co się będzie działo.
i piłkarze zejdą na przerwę. Natomiast zapowiedź najciekawszych meczów 25. kolejki. No i chyba zacznijmy jednak od meczu Śląska-Wrocław z Jagiellonią Białystok, godzina 20:35. Twoje oczekiwania od drużyny Ireneusza Mamrota? W końcu przydałyby się jakieś 3 punkty na wyjeździe. Przydałyby się, zgadzam się. Po tej porażce w Krakowie. A były punkty w Legnicy jeszcze nie tak dawno, trzeba o tym pamiętać. To prawda. Drugi raz wyprawa na Dolny Śląsk. No cóż, wydaje mi się, że Jagiellonia mimo wszystko powinna sobie poradzić ze Śląskiem, chociażby dlatego, że zespół z Wrocławia jest teraz też na etapie przebudowy. To, co prezentowali defensorzy Śląska, już o tym wspominałem, to po prostu w 24. kolejce, to był po prostu kryminał i po prostu smuci mnie, nawet nie tyle, że dziwi, co smuci mnie, że obrońca taki jak Wojciech Goll, po którym spodziewałem się, że będzie czołowym obrońcą tej ligi, popełnia takie błędy i zostawia tyle przestrzeni i nie potrafi pokryć zawodników ofensywnych rywala. Także myślę, że jeżeli trener Śląska nie przeprowadzi jakiejś małej rewolucji w obronie, czy to taktycznej, czy to personalnej, to Jagiellonia będzie miała autostradę do bramki strzeżonej przez byłego swoją drogą zawodnika drużyny z Podlasia, czyli Jakuba Słowika. Pytanie, czy będzie miał kto to wykończyć, bo w ostatnim meczu też zauważyliśmy, że póki co Jagiellonia nie ma napastnika, ale nie dlatego, że Stefan Scepowicz gra jakoś wybitnie słabo, tylko nie dostaje piłek. To nie jest typ napastnika, który do piłki dobiegnie, to jest typ człowieka, bardzo dobrze się zastawia w polu karnym. To jest właśnie taki typ napastnika, który piłkę musi w polu karnym dostać i on wtedy strzeli. No, wiesz co, dostawał piłki w polu karnym i strzelał nad poprzeczką, kiedy przywołam mecz z Wisłą Płock. Wiesz, to też było jedno z pierwszych jego spotkań. Być może potrzebowało się dotrzeć z drużyną. Natomiast... No właśnie, ale jeszcze tydzień temu mówiłeś, że nie ma takiego czegoś jak aklimatyzacja. To zależy, podkreślałem, że to zależy w przypadku jakich piłkarzy. Są piłkarze, którzy potrzebują czasu, a są tacy, którzy nie. Oczywiście, że ci najlepsi nie potrzebują czasu. Są czyli w stanie grać od razu. Jest jaki jest. Nie, no, nasza liga też jest taka, jaka jest. Myślę, że Stefan Stepowicz to jest napastnik na miarę naszych oczekiwań i możliwości. Na pewno nie jest gorszy pod względem umiejętności od Kiliana Sheridana, który przecież na początku, nie mówię, że w trakcie całego okresu, bo też szkoda tego, że pod koniec już tak przygasł, a właściwie zaraz po dobrym początku już przygasł. No ale przecież miał te pół roku, zaraz po transferze. Bardzo dobre, tak. Bardzo dobre, kiedy chociażby w meczu z Zagłębiem Lubin, którego spotkania oglądamy teraz, był kreatorem, egzekutorem, kapitanem, duchem drużyny itd. etc. No, miał wtedy jeszcze jakby plan na siebie, wiedział, dlaczego musi dobrze grać. Chciał zagrać na Euro 2016. To było jego celem. Tak, a już jakby kończąc wątek znowu. Mówiąc o Scepowiczu, ja uważam, że Scepowicz jest dobrym napastnikiem, który potrzebuje trochę czasu i potrzebuje lepszych piłek. Bo jak sobie przypomnę mecz ten z ostatniej kolejki z Górnikiem, Jesus Imaz wielokrotnie do niego zagrywał, ale zagrywał raz za słabo, raz za mocno, raz niedokładnie, raz nie dostrzegał. Ale trener Ireneusz Mamrot na konferencji mówił o tym, że tam pierwsza kwestia była murawy, on nie chciał zwalać na murawę, ale widzieliśmy sami, jaka ona była, jest podsypana piaskiem. No tak, ale też... I to jedno. Natomiast trener Mamrot powiedział, że poczekajmy, dajmy tym piłkarzom spokojnie się dotrzeć. Ja się zgadzam, ja nie mówię, że Imaz jest słabym piłkarzem, mówię natomiast, że po prostu w ostatnim meczu posyłał niedokładne piłki. Bardzo. I Scepowicz jest, przynajmniej wydaje się być, nie chcę się mylić, bo to zawsze dobrze dla poziomu klubu, a poziom klubu świadczy o poziomie ekstraklasy, jest napastnikiem dobrym, takim, który potrafi się zastawić, tak jak już wspomniałem, w polu karnym, obrócić z rywalem na plecach, oddać groźny strzał, główkować też ze względu na wzrost. Jest też dosyć silny, potrafi się rozepchać, tylko nie jest zawodnikiem, który do piłki dobiegnie. To nie jest fałszywa dziewiątka w stylu, uwaga, to będzie dosyć duże porównanie, Drisa Mertensa. To jest bardziej taki piłkarz jak, teraz brakuje mi porównania ze światowego topu, ale to jest właśnie taka dziewiątka, która czeka w polu karnym na piłkę i jak ją dobrze dostanie dostarczoną. Dobrze. Przeszedł Olivier Giroud, ale on bramek też nie strzela, więc... Czyli coś łączy obu panów. Tak. W każdym razie wydaje mi się, że Jagiellonia powinna mimo wszystko wygrać. Ze Śląskiem.
Obyś miał rację. Obyś miał rację, bo trzeba gonić czołówkę. Sobota, godzina 15.30. Właściwie dwa ciekawe mecze w sobotę. No, dla kibiców z Kielc i z Krakowa to i trzeci mecz będzie na pewno bardzo ciekawy. Krakowia, Zagłębie Sosnowiec, to o czym mówiłem. Michał Probierz uprzedzał po meczu z Jagiellonią, że oni mają łatwy terminarz, ale musimy uważać na rywali, co już pokazał poprzedni mecz z Wisłą Płock, przegrany 3-2. Zagłębie Sosnowiec jest być może na jakiejś fali wznoszącej. Zwycięstwo z Kroną Kielce 4-1. No i właśnie, i co Michał Probierz teraz powinien z takim Zagłębiem Sosnowiec zrobić? Myślę, że powinien grać cały czas to samo, co gra jego Krakowia, bo wygląda to bardzo dobrze. Zgadzam się. Są piłkarze wybiegani, mają te piłki po prostu, ona się trzyma ich nóg jak magnes, co zresztą mogliśmy oglądać w meczu z Jagiellonią Białystok między innymi. No i Krakowia według mnie zdecydowanym faworytem, natomiast dobrze wiemy, jaka jest nasza ekstraklasa, dobrze wiemy, że tutaj czasami jeden strzał wiatr zawieje, jak to chyba Jurgen Klopp wczoraj po derbach Liverpoolu powiedział, że wiatr przeszkodził w zwycięstwie. No to może być i tak samo w Krakowie, bo wiosna przychodzi, wiecznie będzie. Zgadzam się z tobą. Krakowia powinna kontynuować to, co grała do tej pory. Mhm. Wychodzi jej to dobrze. Po raz kolejny muszę powiedzieć, że odszczekuję, tak jak wcześniej powiedziałeś w swoim wypadku, to teraz ja też odszczekuję te słowa pod adresem Michała Probierza, że to nie wygląda najlepiej. On, jak widać, wiedział, co robi. Zdecydowanie postawił na niego prezes Filipiak, a trener Probierz zdecydowanie postawił na swoich piłkarzy. Szapoba, że osiągnął taki wynik. Krakowia moim zdaniem ma szansę poważnie też zagrozić czołówce, podobnie jak Pogoń Szczecin. To są dwa takie zespoły, które mogą włączyć się, może nie w tym sezonie, ale w przyszłym na poważnie. Ja myślę, że oni mają jeszcze naprawdę otwartą drogę do tego, by walczyć o trzecie miejsce nawet. Tak, tak, tak. Ale ja mówię już tak na poważnie, że cała stawka będzie ich traktowała jako kandydatów do zajęcia miejsc czołowych przed rozpoczęciem sezonu. To się naprawdę wiele jeszcze może zmienić, prawda? Tak, tak. No i a co do Zagłębia Sosnowiec, nie mówiłbym o fali. Wydaje mi się, że klub Sosnowca miałby większą możliwość, większą szansę na zwycięstwo, gdyby grał ten mecz u siebie. Mhm. Bo w Sosnowcu, co pokazuje to ostatnie spotkanie, wygrane 4-1 z, przypomnij mi. Z Koroną Kielce. Z Koroną Kielce. Co pokazuje tamto spotkanie, że w Sosnowcu gra się im zdecydowanie lepiej niż na wyjazdach. Poza tym stadion Krakowi przy ulicy Kałuży jest trudnym obiektem. Jagiellonia się o tym przekonała niedawno. Też kibice nieśli Krakowie. Tym razem nie było dopingu z głośników puszczanego. Mam nadzieję, że tak nie będzie też w... Oczywiście złośliwość z mojej strony. Wydaje mi się, że zgadzam się z tobą. Nie wydaje mi się, tylko zgadzam się z tobą. Krakowia wygra to spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, ale po ciężkim boju. No i zmierzamy do końca. Tak sobie pomyślałem, a nie będziemy omawiać tej Arki Gdynia z Legią. Zobaczymy, co nas czeka i opowiemy o tym meczu już w następnym tygodniu. Po znanym wyniku Lechia Gdańsk, Wisła Płock o godzinie 18 w przyszły poniedziałek. Tam Lechia Gdańsk naprawdę w te poniedziałki ma te mecze cały czas, to jest pewnie trochę frapujące. Kilka słów o tym meczu i kończymy. Wydaje mi się, że postawa Lechii w tamtym spotkaniu, w tym nadchodzącym z Wisłą Płock, nie będzie kompletnie podyktowana tym, jak skończy się trwające właśnie i oglądane przez nas spotkanie Lechii na wyjeździe w Lubinie z Zagłębiem tamtejszym. Mamy przerwę 1-1. Tak. Wydaje mi się, że Lechia będzie dalej konsekwentnie grała swoje, bo robi to dobrze. Jest, jak to mówiliśmy już wcześniej, wyrachowana. Jest pragmatyczna. To jest słowo klucz dotyczące gry podopiecznych trenera Piotra Stokowca. A Wisła Płock, myślę, że to zwycięstwo to nie tyle był jednorazowy wybryk, co po prostu słabsza forma Krakowi. Też nie będę ich deprecjonował. No i też w 92 minucie rzut karny, to też pewnego rodzaju. Tak, ale tam była też, pamiętaj, wcześniej bramka już strzelona, tylko nie uznana przez sędziego tamtego spotkania. Wydaje mi się, że Wisła Płock przegra z Lechią Gdańsk. Oczywiście, skoro ja tak mówię, to pewnie wygra. Ale na pewno nie jedzie na ścięcie do Gdańska, tak bym powiedział. Dobrze, zobaczymy, co nas czeka. Ja zamykam dzisiejsze nasze posiedzenie po piłkarsku, odcinek drugi. Podsumowaliśmy 24. kolejkę, zapowiedzieliśmy 25. wraz
z Marcinem Łychowidem. Dziękuję. Współpracownikiem Kuriera Porannego Gazety Współczesnej. Wracamy za tydzień. Zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, bądźcie na bieżąco z materiałami. No i czekamy na to, co się wydarzy w tej 25. kolejce. Emocje rosną coraz bliżej rozstrzygnięć, na które czekamy. Do usłyszenia.